Okej, dobra. Jesteśmy na żywo. Jesteśmy na żywo, to informacja dla ciebie, Edyto, ale też i dla wszystkich, z którymi za chwilę się tutaj usłyszymy. Kochani, bardzo gorąco witam Was na naszym spotkaniu, na naszej audycji. Dzisiaj przychodzę do Was z osobą towarzyszącą. Z osobą towarzyszącą, która miała w sobie na tyle siły i odwagi, by zadać pewne silne, mocne pytania. Wierzę natomiast, że są to pytania, z którymi być może również wy się mierzycie i zwyczajnie potrzebują one rozjaśnienia, może jakiejś podpowiedzi, może jakiejś wskazówki. O czym będzie dzisiejsze spotkanie? Dzisiejsze spotkanie przede wszystkim to, czemu chciałabym zadedykować tą naszą audycję, to takiemu rozjaśnieniu wątpliwości, byście mogli odnaleźć własny kierunek własnej drogi, jak odnaleźć w ogóle tą drogę w takim nawale informacji, który w tej chwili jest, który się pojawia wszem i wobec, gdziekolwiek byśmy nie spojrzeli, to każdy daje nam rady, jak mamy żyć, jak mamy uzdrawiać przeszłość, czy w ogóle mamy uzdrawiać przeszłość, czy może w ogóle to zostawić i zacząć wchodzić w przestrzeń fizyki kwantowej i dokonywać przeskoków na liniach czasowych, w ogóle nie zajmować się tym, co było, skupić się tylko na tym, co jest teraz, czy może w ogóle przejść tylko i wyłącznie i patrzeć w przyszłość i żyć tą przyszłością. Jest wiele, wiele, wiele kierunków. Tak wiele kierunków, że w tej chwili część z Was być może jest w takich miejscach, gdzie macie po prostu mętlik w głowie i ogromny, ogromny chaos. I nie wiecie, co wybrać. Nie wiecie, co jest dla Was właściwe. I dzisiaj właśnie to spotkanie będzie temu podyktowane, więc będę odpowiadała na pytania, które tutaj się pojawią. Będę trochę opowiadała również o tym, jak odnaleźć tą drogę w sobie. Mamy przed sobą czas około godziny. Jeżeli będziecie mieć pytania, które się w Was pojawią, bardzo proszę, żebyście dawali znać w komentarzach. Jeżeli te pytania pojawią się podczas odtwarzania naszego spotkania, to zwyczajnie również zapiszcie je w komentarzu i ja do nich będę wracała. Moja intencja jest na to taka, żeby co pewien czas robić dla Was takie spotkanie. I jeżeli jest to dla Was interesujący pomysł, by w takim spotkaniu brała udział ze mną osoba, która może na żywo zadawać mi pytania, to śmiało dajcie mi znać, jeżeli pojawią się kolejne chętne osoby, a zrobimy sobie taką audycję co pewien czas, gdzie będziemy mogli rozmawiać na różne tematy, odkrywać różne przestrzenie i może trochę nabierać klarowności i jasności co do tego, co jest prawdą, a co jest fikcją. Tak bym to określiła. Więc witam Was bardzo gorąco. I witam Ciebie, Edyto, i zaczniemy sobie. Już ja tylko przyciszam trochę. Nie wiem, czy słyszycie muzykę w ogóle? Czy słychać w ogóle muzykę i czy dobrze mnie słychać? Muzyki nie słychać. Witam też wszystkich, ale ciebie słychać. Dobrze, muzyki nie słychać. Ok. To znaczy, że ta muzyka po prostu gdzieś tam ma zaniknąć nam, jeśli jej nie słychać. Ok. Więc, chaos, który mamy, chaos, który się w nas pojawia, wiele wątpliwości. To jest taki przewodni temat, z którym ty przyszłaś jakiś czas temu do mnie. Jesteś w mojej przestrzeni już bardzo długo, znaczy bardzo długo, zależy co mamy na myśli mówiąc słowo długo i bardzo. Natomiast jesteś już jakiś czas w mojej przestrzeni i masz możliwość śledzenia również mojej ścieżki rozwoju, ale także i ty jesteś w pewnym bardzo głębokim procesie odkrywania siebie i odkrywania też tego, co jest twoją drogą. I moment, w którym do mnie przyszłaś z pytaniami, był momentem takim, który ja odczułam, że gdzieś pojawiają się wątpliwości. Wątpliwości, które prowadzą do tego, że tak naprawdę jest tak dużo wszystkiego, z czym my się stykamy, że nie wiemy, którą ścieżką podążać, i trochę boimy się
wejścia w taką ślepą uliczkę, albo zaufania komuś, kto gdzieś nas wywiedzie w pole, a potem będzie nam zajmowało sporo czasu powrót do miejsca, w którym byliśmy, jeśli w ogóle uda się do tego miejsca wrócić. Więc chciałabym tutaj odnieść się także do tych pytań, które mi zadałaś, ale ponieważ te pytania są dosyć szerokie i dosyć, bym powiedziała, takie mamy szerokie spektrum, które one zawierają. Być może zaczniemy od jednego jakiegoś głównego pytania, które ty teraz zadasz dla mnie, i od tego będziemy mogły pójść dalej w kierunku tego, co tego, o co pytałaś mnie. Więc Także oddaję tobie głos. jeszcze raz chcę też wszystkich przywitać i dziękuję Sylwia, że odpowiedziałaś na taką tą moją prośbę. I ja ogólnie myślę, że to jest, może nie wszyscy, ale większość z nas wyrastała w kulturze katolickiej i mamy dosyć jasne wyobrażenie o życiu, o stworzeniu życia, o tym, co się dzieje z nami po śmierci, jak wygląda nasze życie i właściwie przed tym nie było aż takiego otwartego dostępu do różnych informacji, że w jaki sposób to życie może jeszcze wyglądać. I jedyne takie informacje, które miałam, że może istnieć jakaś reinkarnacja. I jesteśmy w cyklach i karma. I to było chyba wszystko, na tym się kończyło. I gdzieś tam nie dopuszczałam w sobie takiego konceptu życia, nie? I wchodząc w rozwój osobisty, byłam cały czas bombardowana takimi różnymi teoriami i nie umiałam się w ogóle z nimi poukładać. I jakiś czas temu gdzieś tam się we mnie otworzyły drzwi właśnie na takie to spostrzeganie świata i zaczęłam głęboko sprawdzać, jak to wygląda, słuchać różnych wywiadów, różnych podcastów i w ogóle metafizyki. I właśnie może takie pierwsze pytanie o linie czasowe. Dlatego, że chyba takie najlepsze wyjaśnienie, które znalazłam, to jest takie wyjaśnienie, że każda linia czasowa to jest jakby zamrożona rzeczywistość, to jest jakby klatka z filmu. I my właściwie cały czas przeskakujemy przez linie czasowe. Dlatego stąd mamy tego wrażenia czasu i ruchu. Bez tego byśmy byli jakby, nasza rzecz, czas by nie płynął. Z tego mamy tą iluzję, że czas płynie. I teraz gdzieś tam w tym rozwoju osobistym, ja w ogóle nie wiem się znaleźć, że teraz my ciągle mówimy, że przeskoczyć do innej linii czasowej, zmienić swoją rzeczywistość. Ale jak to wszystko ma? Bo nawet ten pan, który to wyjaśniał, on mówił też o czymś takim, jak efekt Mandela, że jeżeli my się zmieniamy, to zmieniają się nasze wibracje i dostajemy się na inne linie czasowe, które są zgodne z naszą wibracją. To znaczy, na przykład ja mając takie dzieciństwo i takie życie do teraz, jestem tu, gdzie jestem, ale jak podniosę swoje wibracje, uwolnię traumy, nie wiadomo co, wszystko, co mi stoi na drodze, to mogę przeskoczyć do innej linii czasowej, gdzie będę doświadczała zupełnie innej rzeczywistości. I żeby być tą osobą, którą jestem, to właściwie muszę mieć inną przeszłość. I może się okazać, że na przykład ja w ogóle nie będę pamiętała rzeczy, które się stały w moim dzieciństwie, a będę pamiętała zupełnie inne rzeczy. I gdzieś tam w tej całej teorii linii czasowych, mimo tej dużej wiedzy, którą ostatnio zdobyłam, się zupełnie pogubiłam, bo jeszcze dalsza rzecz, którą i polscy, nie wiem jak ich nazwać, takie osoby, które się interesują duchowością i osoby z zagranicy mówią o tym, że nasza Ziemia teraz przechodzi okres separacji. Są niektórzy mówią o dwóch liniach czasowych, niektórzy mówią o trzech liniach czasowych, że jakby między tymi liniami czasowymi powstaje ściana ze szkła, że my się widzimy, ale realnie już nie mamy na siebie wpływu i one się gdzieś tam w przyszłości tak rozminą, będą tak daleko od siebie, że w ogóle nie będziemy rejestrować tych ludzi z tej innej linii czasowej. I gdzieś ja zupełnie się w tym wszystkim tracę, że
O co w ogóle chodzi z tym wszystkim, z takim pojęciem czasu, pojęciem rzeczywistości i jak się z tym ułożyć w ogóle, bo wiesz, bo potem takie coś powstaje, no jasne, jak wszyscy, nie? Ja chcę być w tej dobrej, nie? Linii czasowej. Mi się to strasznie przypomina, wiesz, mi to bardzo się kojarzy z tym rozdzieleniem w Biblii, który jest na koniec świata, nie? Że się świat rozdzieli na dwóch, na dwie linie. I tak mówię, to kurczę, to się bardzo, bardzo jest podobne do tego, nie? I teraz, wiesz, no wszyscy chcemy być między tymi dobrymi, nie? No nikt nie chce iść, czy tam już w cudzysłowie, do piekła, każdy chce iść do nieba, każdy chce być między tymi dobrymi. I gdzieś tam pojawia się taki stres, że no już ten czas ucieka, nie? Trzeba szybko, bo za chwilę będziemy tak daleko od siebie, że już nie zdążymy. I myślę, że to w ogóle w niczym nie pomaga, takie coś. I teraz właśnie ten cały koncept, bo to jest też bardzo połączone właśnie z tą pracą, którą też ty wykonujesz, nie? Że jak się w tym wszystkim poukładać, nie? Jak podnosisz te wibracje? Znaczy, też ten pan jeden mówił, że my nie potrzebujemy sobie wyobrażać, co chcemy, bo my już wibrujemy tym, my to chcemy, tylko musimy pousuwać te przeszkody, które nam bronią w tym, żeby to przyszło do nas, nie? Czyli ta praca, którą ty wykonujesz, że oczyszczasz, nie? Nas, abyśmy nie mieli, aby usunąć przekonania albo jakieś negatywne rzeczy, aby to mogło do nas przyjść. Ja znowuż dużo nagadałam się, jakbyś się mogła troszkę odnieść do tego. Bo to jest dużo informacji. Super, że tym się jakby dzielisz i podnosisz te tematy. Daj mi tylko chwilkę, ja włączę tutaj nasze. Okej, dobra, żeby to szło. I żebym widziała ewentualne komentarze, które się pojawiają na Facebooku. A więc przede wszystkim fajnie, gdybyśmy wzięli głęboki wdech. Wszyscy. Głęboki wdech i wydech. I przede wszystkim poczuli, że jesteśmy tu, gdzie jesteśmy, bo to jest chyba najważniejsze. Jesteśmy w miejscu, w którym jesteśmy. A moje rozumienie linii czasowych i w ogóle czasu jest takie, że czas nie istnieje. Jest tylko jeden moment. Tylko obecna chwila i nic więcej. Natomiast świadomość i zrozumienie tego, kim jesteśmy naprawdę, jest pierwszym krokiem do procesu przebudzenia. W momencie, w którym my zrozumiemy, że nie jesteśmy tylko fizycznym ciałem, ale mamy w sobie trzy przestrzenie, i te trzy przestrzenie oznaczają aspekt duchowy, aspekt mentalny i aspekt fizyczny, wówczas, jeżeli my te wszystkie trzy aspekty ze sobą zintegrujemy, rzeczywiście doświadczymy tego przebudzenia. I ja nie chcę tutaj w żaden sposób też bluźnierczy. Obrażać te osoby, którym Kościół jest bliski, chrześcijaństwo, czy Kościół katolicki, czy jakakolwiek religia. Natomiast to wszystko idzie w tym kierunku, byśmy zrozumieli, kim my jesteśmy. I ta prawda, która jest w nas, to jest potężna rzecz, ponieważ w chwili, w której my zaczniemy doświadczać tego przebudzenia, to wszystkie teorie, cała wiedza, która jest nam przekazywana, to wszystko nie będzie miało żadnego znaczenia. My przestaniemy w ogóle poszukiwać tej wiedzy. Zupełnie. Bo to, co jest nam przekazywane poprzez osoby, które doświadczyły tej wiedzy, i ta wiedza została im przekazana. Przede wszystkim im. Teraz, gdybyśmy przyjrzeli się pewnej koncepcji, temu, że jeszcze do niedawna wszędzie, wszem i wobec mówiono o tak zwanej teorii Darwina, czyli tym, że jako ludzie kiedyś dawno temu byliśmy małpami. Nagle teraz idzie to wszystko w kierunku takim, że ta teoria została obalona. Ona jeszcze gdzieś w szkołach wciąż funkcjonuje, co jest dla mnie bardzo zaskakujące, natomiast ona została obalona przez naukowców. Podobnie została obalona teoria Newtona. I teraz, jak to się ma do tego, co się dzieje obecnie, gdzie przez X czasu my uczyliśmy się czegoś i kazano nam w to wierzyć i w zgodzie z tym podejmować decyzje i podążać, i nagle po pewnym czasie mówi się nam, to już jest nieaktualne, od teraz jest coś innego. Coś, co zupełnie przeczy.
Moje spojrzenie jest na to takie, że na Ziemi nie jest tylko jeden rodzaj stworzeń i istnień. Jeżeli to przyjmiemy do siebie, że nie wszyscy jesteśmy tacy sami, być może nie wszyscy również jesteśmy ludźmi, nawet jeśli mamy powłokę ludzką, wówczas będzie nam łatwiej zrozumieć, że nie każda wiedza, którą dana osoba prezentuje, jest dla wszystkich. I tu dam bardzo prosty przykład tego. Szczególnie ci z Was, którzy zetknęliście się kiedykolwiek z zasadami marketingu, albo sprzedaży, albo prowadzenia biznesu. Była taka teoria i przez bardzo, bardzo długi czas wokół tego było ogromna ilość szkoleń, gdzie prowadzono osoby w specyficzny sposób. Po pierwsze, wychodzisz do klienta, przekonujesz go, przedstawiasz mu szereg plusów, dlaczego ma skorzystać z twojej oferty albo dlaczego ma zakupić dany produkt. Potem przedstawiasz mu, co straci, kiedy tego nie zrobi. Dajesz mu chwilę czasu na zastanowienie i ta chwila oznacza dosłownie kilkanaście sekund i ciśniesz go i ciśniesz i ciśniesz, że ma natychmiast podjąć decyzję w tym momencie. Znana jest wam taka teoria? Znane jest wam takie doświadczenie? Może nie jako osoby, które sprzedawały, ale jako osoby, które kupowały. Czy tobie jest, Edyto, znane takie doświadczenie? No, nawet w duchowości bym powiedziała, że czasami Okej. człowiek jest wystawiony temu, że gdzieś Okay. tam ogląda jakiś warsztat albo Tak. live i teraz jest oferta i musisz to kupić od razu, bo jak nie Tak. kupisz, to potem cena jest Tak. podwójna, nie? Dokładnie tak No samo. właśnie. No właśnie, i teraz co jest tak naprawdę, co za tym stoi, bo to jest pewien kierunek. Gdzieś kiedyś ktoś wypracował sobie ten kierunek i ten kierunek przyniósł mu ogromny sukces. Przedstawił go światu i okazało się, że ileś osób wzięło udział i przyswoiło sobie ten kierunek i te zachowania i tą strategię i to również przyniosło im sukces. I nagle, dajmy na to, nie wiem, 40% z całej populacji, która brała w ogóle udział, nie z całego świata, ale z populacji, która brała udział w danej strategii, 40% zaczęło odnosić sukces. 60% nie. Więc te 60% uznało, z nami jest coś nie tak. I dalej pchało siebie, by w tym kierunku iść. I to jest nic innego, jak to, o czym mówi na przykład system Human Design, gdzie są osoby, dla których rzeczywiście to będzie działało. Ten kierunek jest na przykład prezentowany przez ogólnoświatowych, znanych mentorów i coachów. Ale to nie jest kierunek dla wszystkich. Jeżeli taka osoba, która jest w systemie Human Design, generatorem albo projektorem, będzie podążała w tym kierunku, ma gwarantowaną porażkę. Absolutnie nie osiągnie tego sukcesu i nie osiągnie tego, co osiągnie manifestor albo manifestujący generator. Więcej, osoby, które potrzebują czasu na podjęcie decyzji, czyli ze zdefiniowanym centrum emocjonalnym, one, kiedy podejmą decyzję o zakupie, mogą mieć poczucie, że podjęły tę decyzję źle. Oczywiście potem jest ogromna kaskada różnego rodzaju emocji, że muszę tkwić w tym, no bo podjęłam albo podjąłem decyzję, i mierzenie się ze wszystkim w sobie. Jednak dlaczego ten temat podnoszę? Bo chcę pokazać, że pewne rzeczy, którymi ludzie się dzielą, nie wszystko jest dla wszystkich. I nie wszystko dotyczy wszystkich. I linie czasu i kwantowość w ogóle sama w sobie jest w tej chwili tak ogromny boom na tą kwantowość, tak jak 10 lat temu zaczynał się wielki boom na ozdrawianie przeszłości i na pracę z matczyną raną, tak teraz następuje gigantyczny boom na kwantowość, na procesy kwantowe, na przeskoki na liniach czasowe, na linie czasowe. Moje pytanie jest, po co? Dlaczego to się dzieje? Czyżby się okazało, że coś nie działa i szukamy innego kierunku? Z drugiej strony, co to są te linie czasowe? Bo tutaj to, co powiedziałaś, Edyto, w zapytaniu, to było ważne. Opowiadałaś o tym, co jeżeli na przykład ktoś doświadcza śmierci bliskiej osoby. I co ta osoba ma wtedy zrobić? Czy tej osobie wtedy możemy powiedzieć, zrób sobie przeskok kwantowy na inną linię czasową?
Wybierz sobie inną rzeczywistość. Wybierz sobie rzeczywistość, gdzie ta bliska osoba żyje. Czy to w ogóle zadziała? Ja chcę zaznaczyć, czym dla mnie jest proces kwantowy. I nie odpowiem wam na pytanie, co jest właściwą drogą, ale zadam wam pytania, które pomogą wam tę drogę odnaleźć. Bo dla każdego z was ta droga może być zupełnie inna. Ja myślę, że tego przede wszystkim brakuje. Brakuje nam tego, by ktoś nam zadał właściwe pytanie. Właściwe pytanie, które nas poprowadzi do wyboru właściwej drogi dla nas, tylko dla nas. To może być droga tylko dla nas. Może się okazać, że już dla nikogo więcej ta droga nie będzie właściwą. Natomiast to, czego my doświadczamy, to doświadczamy stykania się z mentorami, z coachami, z osobami duchowymi, które nam mówią, to jest właściwa droga dla wszystkich. Tak, masz zawsze wybierać. Ty, twój mąż, twoja przyjaciółka, twoje dzieci, twoja rodzina, całe społeczeństwo. Wszyscy mamy podążać tą drogą. A co jeśli to nieprawda? Dla mnie kwantowość to jest zmiana naszych wibracji wewnętrznych. Jest dla mnie to jest nic dla mnie innego, jak zrozumienie, że wszystko dookoła nas i my również jesteśmy energią, jesteśmy cząstkami energetycznymi, które mają określoną wibrację. Jak użyjemy ogromnego, gigantycznego mikroskopu, to ujrzymy atomy w sobie, a potem zobaczymy, jak one są zbudowane, i zobaczymy pewien ruch, który w nas następuje, i będziemy w stanie określić, jaka jest częstotliwość. Jaka jest wibracja? Będzie można to zmierzyć. I kiedy to zmierzymy, będziemy w stanie to odnieść do jakiejś skali. I ta skala jest dla mnie zrozumieniem tak, jak działa nadajnik i odbiornik. Czyli ja się ustawiam w jakiejś fali i w tej fali będąc odbieram coś i nadaję coś. I mogę tylko i wyłącznie mieć ten zakres, w którym ja działam i funkcjonuję. I zmiana kwantowa jest wyjściem. Jest przeskokiem, którego dokonuję poprzez zmianę swojej wibracji. A wibracją we mnie są emocje, myśli. To są dwie rzeczy, do których bym się odnosiła, ponieważ to one generują wszystko inne. I patrzenie w sposób taki, że mam nieskończoną ilość możliwości linii czasowych, powoduje, jeżeli to zrozumiemy w sposób taki, że ja dzisiaj mam jakiś dylemat, jakąś trudność. Mierzę się z czymś i nie mogę sobie z tym poradzić. Więc ja sobie usiądę i sobie dokonam przeskoku na inną linię czasową, gdzie ja sobie z tym radzę. Albo gdzie tej trudności nie ma. To rozumienie może być dużą pułapką. Trzeba zrozumieć, co to znaczy dokonam przeskoku. Dokonam przeskoku to znaczy poradzę sobie z tym, co się dzieje, a to znaczy, nie będę dawać temu takiej uwagi, jakby to był największy problem mojego życia. Czyli wyzwanie, z którym staję, podchodzę do tego jak do wyzwania. To jest wyzwanie, okej, co ja mogę z tym zrobić? Czyli mało emocji albo w ogóle. Ale jak teraz podejść do takiego tematu, kiedy mierzymy się z utratą członka rodziny albo chorobą kogoś bliskiego. Jak poradzić sobie z brakiem emocji? Jak wy to czujecie? Jakie jest wasze na to spojrzenie? Jak ty to czujesz, Edyto? No, to jest trudne pytanie. Wiesz co, mnie zawsze na to przychodzi taka odpowiedź, że zawsze rozwiązaniem jest miłość, że są takie sytuacje, których nie mogę zmienić, nie? Jeżeli ktoś umiera albo ktoś jest chory, nie wiem, można to, może ktoś to potrafi zmienić, wiesz, różnymi jakimiś, nie wiem czym. Ale czasami się staną rzeczy, które nawet nie zdążysz pomyśleć, że możesz zmienić, bo już się stały. Wiesz, nawet nie wiesz, że się stały. Także nawet jakbyś miała nie wiem jakie moce, to realnie już nie możesz to zmienić, nie? I
Nie wiem, ja staram się zawsze po prostu aplikować miłość na to i patrzeć na siebie i na tą sytuację z miłością i to mi pomaga przejść przez to, bo gdzieś tam zatrpnąć, wiesz, tak skorzknieć, nie posuwa cię w ogóle dalej, nie? Nic z tego nie wyniesiesz i potem właśnie według mnie też przez to się zapętlasz, nie? Że gdzieś tam te nieprzepracowane emocje wracają i wracają i wracają i nic z tego nie wychodzi, nie? Jako życia się nie lepsza, wiesz. A też dużo ludzi się dzieli z tym, że właśnie na tych trudnych rzeczach wzrosło. I ty też o tym wspominałaś raz. Wiesz, co to oznacza na trudnych rzeczach wzrosłam, nie? Że tego nie można powiedzieć, wiesz, na przykład jeżeli dziecko doświadczyło jakiejś ogromnej traumy jako dziecko, dla mnie to jest po prostu przemoc, jak ktoś mówi, że teraz popatrz na tą sytuację i wyciągnij z tego lekcję i to cię nauczyło i poszukaj pozytywów, nie? To po prostu ja tego doświadczyłam, takiego czegoś i ja, to jest retraumatyzacja, takiego czegoś się nie robi. Tak. Ale to jest jedna rzecz, nasza rzeczywistość, nasze dzieciństwo, kiedy jesteśmy mali, a druga rzecz jest nasza dorosłość, kiedy już umiemy sobie z tym poradzić i umiemy po prostu, nie wiem, tym jak się budzi nasza świadomość, nie? Od 12 roku życia wchodzimy na inne fale i inaczej siebie postrzegamy, że wiemy spracować takie sytuacje, że jeżeli się nawet stanie coś bardzo trudnego, to możemy sobie z tym poradzić, nie? I czasami nawet ludzie, którzy nie mają nic wspólnego z rozwojem osobistym, nie widzi, że gdzieś tam komuś ktoś zabił dziecko i na przykład kobieta potrafi to przepracować i pójść i objąć tego na przykład mężczyznę, nie? Który zabił jej córkę, nie? Tak, a w jakich momentach to się dzieje? Kiedy to jest w ogóle dostępne dla człowieka, żeby stanąć do tego w ten sposób? Bo tutaj powiedziałaś o ważnej rzeczy, o emocji miłości. I żeby ta emocja się w nas pojawiła, najpierw potrzebujemy uwolnić wszystkie inne. I to jest też to, co podbija proces retraumatyzacji, czyli taka ignorancja i umniejszanie naszym doświadczeniom, bo potrzebujemy mieć świadomość, że my dorośli mamy dorosłe ciała, ale my wewnętrznie bardzo często stajemy do wyzwań codziennych nie jako wewnętrzny dorosły, tylko jako wewnętrzne skrzywdzone dziecko. Ponieważ jeżeli jakiekolwiek wydarzenia nasze przeszłe były wydarzeniami traumatycznymi, zostają one w nas zapisane i zostają one zapisane w naszej podświadomości jako kod. To jest program, który ma nas chronić przed tym, by później, kiedy w kolejnych latach naszego życia mogłoby być ryzyko przeżycia czegoś takiego, by to się nie zadziało. I to wytwarza w nas pewne mechanizmy ochronne, pewne zachowania, które nas ograniczają i trzymają nas w takiej pułapce i w dystansie do tego. W momencie, w którym my nie mamy kontaktu ze sobą, to my jesteśmy jednym wielkim straumatyzowanym wewnętrznym dzieckiem. My jesteśmy tak zamknięci w takim boksie i w takiej pułapce ograniczeń, że nasze życie jest pełne lęku. Natomiast dróg do tego, by odzyskać siebie, czyli odzyskać siebie, mam na myśli zintegrować tą siebie wewnętrzną, dać sobie właściwe zaopiekowanie i wyjść poza te traumy, wznieść się ponad te traumy, nie poprzez umniejszenie ich, tylko poprzez ich rozpuszczenie, dróg, by to osiągnąć, jest wiele. I można skorzystać z każdej z nich, jeżeli ona prowadzi do właściwego miejsca, pod jednym warunkiem, że my wybieramy tę drogę nie z poziomu lęku. Czyli ja wybieram na przykład, nie wiem, medytację i nie wchodzę w żadną pracę inną, tylko poprzez medytację, ale warunkiem tego jest to, że tę medytację wybieram nie dlatego, że ja nie chcę dotykać emocji silnych, tylko dlatego, że ja
wewnętrznie nie mam żadnego lęku. Co jest bardzo często trudne, bo my bardzo często unikamy zetknięcia z emocjami. Boimy się tych emocji swoich. Ale jeśli my się boimy emocji wewnętrznych, jeśli boimy się czucia, to musimy bardzo mocno odciąć tą część siebie. A tutaj, żyjąc na ziemi, my jesteśmy emocjonalni i my doświadczamy emocji. Emocje są pewną informacją, którą otrzymujemy. Więc trudno bez nich jest nam funkcjonować. Wiesz co, dla mnie, jak ostatnio coraz mocniej czuję, że to jest właściwie rzecz, o której ty też mówisz, że my się czasami utopimy w naszych traumach i w uwalnianiu i w tej pracy wewnętrznej i nic innego nie widzimy, tylko tą pracę i ktoś po prostu raz do miesiąca schodzi na ustawienia albo nie wiem, po prostu, że ciągle to ma przed oczami i gdzieś tam zapomina, dlaczego to właściwie robi, nie? I ja tak sama dla siebie czuję, że że na pierwsze miejsce zawsze muszę postawić miłość do siebie i to, że chcę sobie podarować dobre życie i to są kroki, które muszę wykonać na tej drodze do mojego dobrego życia i tą swoją uwagę skoncentrować na tym, że kocham siebie, chcę dla siebie dobrego życia, chcę się dobrze czuć ze sobą i chcę dobrze mieć dobre relacje z innymi i w tym kierunku patrzę, w kierunku tego dobra, tej miłości. I robię te kroki, tak jak mówisz, nie? Jak patrzę się na siebie z miłością, to ja wtedy wiem, że teraz potrzebuję medytacji, teraz potrzebuję potańczyć, a teraz potrzebuję usiąść z kimś, nie? I może coś głębokiego przepracować, ale z taką miłością do siebie, nie? Bo nie wiem, czy ty to nie mówiłaś w jednym slajdzie właśnie o ustawieniach systemowych i tam się odzywały różne osoby, i widać było tą tendencję, nie? Że ja idę przepracować swój ród, i ja idę przepracować to i tamto, i ktoś potrafi być po prostu 5 lat zagrzebany w tym wszystkim. Życie w ogóle się nie robi lepsze, nie? Że wkładasz tam tyle swojej energii, że po prostu ugrzęźniesz tam, wiesz, po pas, nie? I nie jesteś w stanie się w ogóle No ruszyć tak. z tym, że dlaczego to robię, co chcę tym osiągnąć, nie? Po co mi to, nie? No właśnie, to są bardzo ważne pytania, o których mówisz. Pytania, po co to robię? Dlaczego ja to robię? Bo my bardzo często. To jest pewien nawyk, którego jesteśmy wyuczeni. Jesteśmy tego nawyku wyuczeni od małego. Ten nawyk nazywa się nie ufam sobie. I ten nawyk powstaje w okresie od 0 do 9 miesiąca życia. Nie ufam sobie i nie ufam swojemu czuciu. Muszę ufać i wierzyć innym ludziom. Inni wiedzą, co jest dla mnie właściwe, więc to, czego wówczas doświadczamy i to, co się dzieje w naszym życiu, to dzieje się rzecz następująca. Jest nam źle i szukamy wskazówek, co mamy zrobić, żeby było nam lepiej. I poprzez to słowo jest nam źle, rozumiem, że doświadczamy jakichś trudnych rzeczy w naszym życiu. Coś w naszym związku zaczyna się psuć, albo ktoś rozstaje się z nami, albo my chcemy się rozstać, bo jesteśmy w jakiejś toksycznej relacji. Tracimy pracę, albo tracimy pieniądze, albo potrzebujemy zmienić pracę, albo chcemy zarabiać więcej i widzimy, że nie możemy pewnych rzeczy przeskoczyć. I wówczas zaczynamy szukać. Szukamy sposobu, jak poradzić sobie z tym, co się dzieje. I w zależności od tego, na co trafimy i komu uwierzymy, to za tym idziemy. I jedni trafiają na ustawienia hellingerowskie i idą w ustawienia hellingerowskie, bo ktoś powiedział, u mnie to zadziałało i zobacz, jakie mam świetne efekty, a pod tym się podpisało 30 tysięcy innych komentarzy, tak, to jest świetna rzecz.
Więc ja idę i to sprawdzam, no bo skoro im zadziałało, to nie tyle mnie interesuje ustawienie, ile mnie interesuje to, żeby u mnie to zadziałało. Kto inny decyduje się na pracę z przeszłości, uwalnianie z przeszłości traum, pracę z wewnętrznym dzieckiem. Ktoś inny decyduje się na uzdrawianie matczynej rany, jeszcze ktoś inny decyduje się na korzystanie z medytacji. Tak naprawdę sposobów i możliwości jest wiele. Pytanie jest zawsze jedno, od którego warto zacząć. To jest to pytanie, które ty zadałaś, czyli po co ja to robię? A następnie poczuć w sobie odpowiedź i wybrać właściwie. I tu będę, ja tutaj będę może z uporem maniaka, a odnosić się cały czas do systemu, który jest dla nas dostępny, do analizy, która jest dla nas bardzo, bardzo dostępna. Jest to analiza Human Design, która jest. Każdy z nas może sobie wstępną taką analizę zrobić zupełnie bez żadnych dodatkowych kosztów i zrozumieć, jak działa, co jest dla mnie dobre, jakich ja wyborów mam dokonywać, które będą dla mnie dobre, i zacząć uczyć się siebie, bo my zwyczajnie nie ufamy sobie. Ja zresztą też byłam na takiej drodze, gdzie przez pierwsze bardzo długi czas, wiele, wiele lat, szczególnie pierwsze lata, to był czas, kiedy nie wiem, ilu mentorów i coachów zaliczyłam równolegle. I robiłam różne ścieżki równolegle. Radykalne wybaczanie, ustawienie Hellingera, uzdrawienie matczynej rany, pracę z wewnętrznym dzieckiem. Do tego jeszcze dochodziło Theta Healing. Wszystko, co tylko wpadło w moje ręce, wszystko równolegle prowadziłam i nie chodziło mi o to, żeby z tego wszystkiego korzystać. Po prostu chciałam jak najszybciej pozbyć się tego, z czym się mierzyłam. I myślę, że wiele osób właśnie w tym kierunku idzie. Zwyczajnie chcą się po prostu pozbyć trudności, z którą się mierzą i szukają odpowiedzi. I tą odpowiedź znajdują w zależności od tego, kogo uznają za autorytet. Tak ja to czuję. Nie wiem, na ile to rezonuje z wami. Dajcie mi znać, jak wy to widzicie, jak ty to, Edyto i Joanno, bo jesteście obie ze mną na Zoomie, jak wy to widzicie. No to ja w ogóle ręce do góry podnoszę, zupełnie się z tym zgadzam i ja myślę, że to zaczyna być coraz bardziej taki trend, że też właśnie natrafiłam na taką jedną panią, która uczy, jak ufać sobie. Mówi, ja was nie poprowadzę, nie chcecie, nie chciejcie nic ode mnie. I ona ma taki krótki program, gdzie mówi, jak się nauczyć ufać sobie i jak się pytać, że jaki jest mój dalszy krok, nie? I ja myślę właśnie, że to jest ten największy problem, który ty mówisz, że nie ufamy sobie, bo ona tam uczy, że jak uzyskiwać informacje z ciała na tak i na nie, i nawet nie mówi, żeby to robić na stojąco, nie? Do przodu, do tyłu. Ale się pytasz i musisz się nauczyć, jakie masz odczucie w ciele dokładnie, nie? I to jest takie ciekawe, nie? Bo coś tam wyjdzie, coś tam nie wyjdzie i ja naprawdę dokładnie widzę, jak tam w ogóle nie ma zaufania do tych informacji w sobie. I na przykład dla mnie samej mi czasami przychodzą jakieś myśli, nie? To by mogło być tak, to by mogło być tak, to by mogło być tak. I dopóki mi ktoś nie potwierdzi, ktoś mi nie powie, aha, to tak może być, to ja w ogóle neguję to, nie? I teraz gdzieś tam właśnie natrafiłam na potwierdzenia rzeczy, które już gdzieś tam wiedziałam 3 lata temu, ale nikt to nie powiedział. Wiesz, także to ignorowałam, że to mi się może wydaje, a może mi się gdzieś tam w głowie, wiesz, a nie wiem co, a może to jest taki nieczysty przekaz. A potem widzę, nie, no są ludzie, którzy też tak myślą i to, co mówiłaś wcześniej, no, ja ostatnio bardzo dużo słucham różnych ludzi, także ciągle się do kogoś odwołuję. Taka jedna dziewczyna, która też twierdzi, o czym ty wspomniałaś raz, że jest osobą spoza Ziemi.
która jest w ciele ludzkim. I ona mówi tak, że ona ma na przykład zupełnie inne doświadczenie, jak niektórzy ludzie mają. Nie? Ona mówi tak, miała doświadczenie bliskie śmierci i mówi tak, ja w ogóle do żadnego tunelu nie poszłam. Ja w ogóle potem nie widziałam żadnego filmu, tak jak niektórzy mówią, że jak umrzesz, to będziesz w tunelu i potem zobaczysz swoich bliskich i nie wiem co, takie te wszystkie historie, nie? To pewnie każdy słyszał. Ona mówi tak, po prostu przeskok byłam plazmą i się połączyłam z plazmą, nie? I mówi tak, i miałam zupełnie inne doświadczenie, nie? Czyli naprawdę nie można Generalizować. generalizować, że to wszystko dotyka nas, nie? I że my musimy, i właśnie wracamy znowu do tego, że zawsze się pytać, co jest dla mnie i co. I jaką drogą mam iść. I właśnie to jest ten punkt, że nie wierzymy sobie, nie? Że przynajmniej ja mam z tym ogromny problem, że zawsze szukam potwierdzenia i jak przyjdzie jakaś myśl, że może tak by mogło, albo to jest ważne, to podważam to i szukam kogoś, kto by mi potwierdził. Ja nie wiem, czy dużo ludzi tak ma, ale u mnie to jest bardzo duży problem z tym. Wiesz, że potem właśnie. Potem robimy właśnie ten problem, nie? To, o którym ty mówiłaś, że słuchamy tu, słuchamy tam, siam, owam i może słuchamy rzeczy, które w ogóle nie mają z nami nic wspólnego i nas nie dotyczą, bo może my mamy już nawet z tego samego, już nie myśląc o tych osobach, które mogły przyjść gdzieś tam, wiesz, spoza ziemi, ale czysto patrząc na human design, wiesz, albo na pięć języków miłości, nie? Że ja po prostu, wiesz, to będę mojego męża ściskać, bo to jest mój język miłości, on na mnie patrzy. I wiesz, i mówi tak, o, ugotowałabyś fajny obiad, nie? Nie? I takie rzeczy, wiesz, takiego zaufania, wiesz, że jak mówisz, każdy jest inny i szukać tego, co ja potrzebuję, nie? A nie tego, co mi wszyscy dookoła mówią, bo potem właśnie chyba z tego wypływa takie to zamieszanie, bo każdy ma te swoje doświadczenia, każdy ma swoje wglądy i potem mamy chaos w głowie, nie? Co oni mówią i w ogóle jak się poukładać z tym. Tak, i A wiele jeszcze może dodam, wątpliwości. ja naprawdę, jak tak patrzę, na przykład na katolików, oni mają jakiś swój świat i swoje doświadczenia po śmierci, nie? Potem są buddyści, oni mają jakiś swój świat i swoje doświadczenia po śmierci i ludzie, którzy są w duchowości, nie? I jakby naprawdę to, w co my wierzymy i to, gdzie dajemy tą energię, my tego doświadczamy, czy tu, czy potem po śmierci, że realnie my sobie kreujemy tymi naszymi przekonaniami. I to, jak doświadczamy albo myślimy sobie, jaka rzeczywistość, tak sobie kierujemy nasze doświadczenia, czy tu, czy tam. No właśnie, więc Nie to wiem, co myślisz o tym, wiesz? prowadzi to nas do początku naszej rozmowy. Początku naszej rozmowy, która brzmiała, że czas nie istnieje, jest tylko jeden moment. I przebudzenie jest chwilą, w której zaczynamy rozumieć, kim jesteśmy naprawdę. I że jesteśmy naprawdę istotami troistymi, które kreują w każdej sekundzie. W każdej chwili istnienia, tego obecnego istnienia, kreujemy swoją rzeczywistość, to, czego doświadczamy, poprzez swoje myśli, poprzez swoje emocje. I ja mam takie poczucie, że będzie taki moment, kiedy to przebudzenie zacznie w tak dużej ilości osób następować, że wszystkie książki i cała wiedza. I wszystko to, czym dzielą się z nami nauczyciele, duchowi i wszyscy, którzy wskazują nam pewne ścieżki, to wszystko w ogóle nie będzie miało żadnej racji bytu. Kompletnie. To jest trochę tak jak szkoła. My idziemy do szkoły i nas czegoś uczą w tej szkole. A potem się okazuje za pewien czas, że to, czego nas uczyli, nie ma w ogóle zastosowania. I to, co jest najtrudniejsze, i co będzie najtrudniejsze, to będzie najtrudniejsze dla ludzi, którzy będą na początku tego przebudzenia i zaczną widzieć, ile życia upłynęło dla nich w poszukiwaniu
rozwiązań i ścieżek zamiast w skupieniu się na tym, by żyć. To jest taka gonitwa, gonitwa, gonię, szukam, 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 a obok mnie jest dziecko. Dziecko, które kiedyś urodziłam, dziecko, które powołałam na ten świat i ono przyszło na ten świat, ale już dzisiaj ma 17 lat. Ja nawet nie wiem, kiedy te 17 lat minęło. Obok mnie jest partner, mąż, z którym, nie wiem, 20 lat temu wzięłam ślub, kiedyś byliśmy bardzo zakochani, a dzisiaj bliżej jest mi do wszystkich innych na grupach facebookowych niż do kogoś, z kim kiedyś byłam w ogromnej miłości. I dla mnie moje poczucie jest takie, że to jest największy dramat. To jest największy dramat, kiedy duchowość i rozwój osobisty odciągają nas tak naprawdę od życia. Wszystko jest dla ludzi. I jeżeli mamy jakiś dylemat, jeżeli nie wiemy, jak pewne rzeczy rozwiązać, szukajmy. Szukajmy odpowiedzi, szukajmy wskazówek, ale zanim podejmiemy decyzję, czy dana rzecz jest dla nas, posłuchajmy najpierw siebie. I to jest prosta rzecz. Prosta rzecz, by zrozumieć, że każdy z nas ma inne zasady wybierania i podejmowania właściwych dla siebie decyzji. Każdy z nas rządzi się innymi mechanizmami. Jeden musi poczuć to w ciele, jeden musi poczuć tak zwany impuls, który trwa ułamek sekundy. Jest to nic innego jak głos intuicji, i on już nie będzie po chwili dostępny dla nas. Jest dostępny tylko w tym konkretnym momencie, w którym pojawia się dana rzecz. Więc to jest cudowne miejsce, by podjąć decyzję natychmiast, na przykład o kupnie czegoś albo o wyborze czegoś. Ale są osoby, które będą potrzebowały 29 dni na podjęcie decyzji. Są osoby, które, żeby podjąć decyzję, będą musiały rozmawiać z innymi i wypowiadać to głośno, mówić: mam taki i taki dylemat, nie wiem, co zrobić, co ty myślisz? I będą osoby, które będą potrzebowały usłyszeć tylko i wyłącznie swój głos, a będą osoby, które będą potrzebowały usłyszeć zdanie innych, by móc odnaleźć w sobie odpowiedź. I to tak naprawdę dla mnie chyba byłoby najważniejsze, najważniejszą kwintesencją w ogóle całego naszego spotkania, żeby nauczyć się odkrywać, co jest dla nas właściwą drogą, nauczyć się ufać sobie. No i ten proces zaufania w sobie jest procesem. My tego nie uczymy się na pstryknięcie palcem, nie uczymy się tego w ciągu godziny czy w ciągu jednego dnia. Tylko to jest proces, a to znaczy, że będzie wiele potknięć, kiedy sobie nie zaufam. I ważne jest to, żeby usiąść ze sobą i zobaczyć: okej, dobra, teraz odsunęłam. Odsunęłam to poczucie, które się we mnie pojawiło. Chociaż miałam ogromne, ogromne wewnętrzne poczucie, by czegoś nie robić. Ja miałam ostatnio takie zdarzenie, kiedy szukałam osoby do ustawień hellingerowskich i wewnętrzne miałam tak ogromne nie, i to nie nosiłam w sobie przez 3 tygodnie i ciągle czułam nie. A mimo to wypchnęłam siebie w taką sesję ustawieniową. I ta sesja ustawieniowa była od początku problematyczna. Od samego początku osoba, która te ustawienia prowadziła, tworzyła takie problemy, takie historie nie z tej ziemi, że wszystko mówiło na nie. A ja i tak siebie wypchnęłam. I kiedy już usiadłam na tej sesji, efekt tej sesji był absolutnie dramatyczny. Usłyszałam tyle krytyki wobec siebie, jaką jestem straszną osobą, że w ogóle to jest w ogóle dramat, że w ogóle ktoś taki ma takie patrzenie jak ja. Ale to nie był problem tej osoby. To nie była wina tej osoby. To nie była niczyja wina. To była moja decyzja nieposłuchania się siebie. Teraz takie doświadczenie mam i mam wybór. Po tym doświadczeniu mogę zbeształać tą osobę, objechać ją od góry do dołu wszędzie, na wszystkich social mediach, wystawiając jej opinię, bo mogę, to jest ona winna. Mogę objechać siebie i wręcz zakatować siebie poczuciem winy, a mogę usiąść i zobaczyć, co jest pod tym schowane, i następnym razem wybrać inaczej. Różne kierunki. Jeszcze zanim zakończymy, bo zostało nam 9 minut, odniosę się tylko do tego, co Ewa napisała. Ewa napisała nam komentarz.
Ewa napisała: Ja myślę, że wszystkie te trudne emocje potrzebujemy świadomie przeżyć i to do momentu, aż się wszystko odczuje. Dopiero wtedy możemy odczuć spokój i miłość i inaczej możemy wtedy spojrzeć na dane doświadczenie. To komentarz odnośnie, tak domyślam się, że odnośnie ewentualnej pracy z naszymi wewnętrznymi doświadczeniami, z doświadczeniami w przeszłości, ponieważ tutaj w tym temacie tego spotkania również ja zaznaczyłam taką rzecz, że my mamy często chaos. Chaos, co dla siebie wybrać, jaka jest dla nas właściwa droga. I to jest taki chaos, że zaczynamy się gubić, czy ja mam się skupiać na przeszłości, czy ja mam być tylko w tu i teraz, czy ja mam pracować z rodem, czy ja mam uzdrawiać ród, czy ja mam uzdrawiać dzieciństwo. Czy ja mam tylko uwalniać emocje, czy ja mam robić sobie przeskoki na liniach czasowych, czy ja w ogóle wszystko mam zostawić i w ogóle nic nie robić, bo i tak nie ma znaczenia, i tak skończę albo w niebie, albo w piekle. No, pomysłów jest wiele. To, co ja zauważyłam z mojego doświadczenia, to, że kiedy my mamy w sobie bardzo silne emocje, które nas kontaktują z przeszłością, to bez uwolnienia tych emocji nie mamy dostępu do niczego, co jest więcej i wyżej. Ponieważ nasze emocje są wskazówką dla ciała i dla umysłu i jednym wielkim, gigantycznym, czerwonym światłem stop. I jak my chcemy to światło stop olać, możemy je olać. Możemy na to nie zwracać uwagi, ale wówczas ignorujemy potęgę umysłu, a nasz umysł jest. On zarządza naszym całym życiem i to zarządza w bardzo ograniczony sposób. I my często nie jesteśmy tego świadomi. Więc czy uzdrawiać przeszłość? Dla mnie ten kierunek jest pewnym etapem, trochę tak jak dziecko, które ma 9 miesięcy i siada w pewnym momencie i się zastanawia: okej, czy ja mam zacząć raczkować, czy ja mam od razu zacząć biegać? Może poczekać, aż zacznie biegać. A może zacząć najpierw raczkować, a potem biegać. Ono się nad tym nie zastanawia. Idzie jakby za tym, co jest w nim wewnętrznie, za tym, do czego go pchają instynkty. U nas, jeżeli my nie możemy znaleźć sposobu na to, jak sobie radzić z emocjami, i nie znajdujemy, i jedynym kierunkiem może się okazać, że potrzebujemy spotkać się z tym, czego doświadczyłyśmy, to ma być tylko etap. Nie ciągła praca z przeszłością. To ma być tylko etap. Etap, który ma uzupełnić to, czego nie potrafimy jako dorosłe osoby. Bo wierzymy, że czegoś zabrakło, bo mamy poczucie, że czegoś nie dostałyśmy, bo uwierzyłyśmy, że jesteśmy jakieś. Tak jest moje spojrzenie. Zostało nam 6 minut. Jeżeli jest jeszcze coś, co chcielibyście dodać od siebie, to bardzo proszę. Jeżeli Edyto, chciałabyś jeszcze na koniec jakieś jedno pytanie zadać, a śmiało, to jest dla Was czas. No ja bym jeszcze może się troszkę. Jedna rzecz bardzo mnie dotknęła, jak mówiłaś. Ja myślę, że to jest trochę taka plaga w rozwoju osobistym, że zaczynamy pracować ze sobą i zapominamy na tych ludzi, których mamy około siebie. Tak. I Jeff, Boże, nie wiem jak się nazywa, on miał dość ważną chorobę, ciężką chorobę i doświadczył czegoś takiego właśnie jak był chory, że jak każdy się pochylał nad nim i dawał mu rady, co ma zrobić, a nikt się nad nim nie pochylił, jak nad chorym człowiekiem, który przechodził ogromną depresję i dużo problemów. I on potem zaczął pisać takie dosyć głębokie, ja bym to nazwała wiersze, albo takie wpisy, gdzie właśnie w jednym z nich pisze, że przeskakujemy na liniach czasowych, mamy takie doświadczenia i z tym rozmawiamy, i przekazy Jezusa, nie wiadomo, coś nie pamiętam dokładnie, jak tam było, a potem, ale nie zauważasz twojego starzejącego się ojca obok ciebie. Połóż mu rękę na jego ręce, coś w takim stylu, już nie pamiętam dokładnie, ale to jest dokładnie to, co ty mówisz, że zapominamy o tym zupełnie takim normalnym, codziennym życiu i tych wszystkich ludzi, których mamy około siebie, nad którymi się nie skłonimy.
Albo ich oceniamy, wiesz, przez pryzmat, nie? Tego wszystkiego, co Tak. wiemy i tych wzniosłych Tak. idei, a brakuje nam takiego współczucia, normalnego serca, takiego po prostu bycia świadkiem dla tego drugiego człowieka, tego, czym przechodzi, nie? I w duchowości jest szczególnie, jesteśmy tacy brutalni wobec siebie. Na przykład ostatnio się mi stało, gdzieś tam komunikowałam z jedną dziewczyną i mieliśmy się spotkać, miały być jakieś kręgi kobiet i wspomniałam, że nie wiem, gdzie szukać, nie? A ona, że no kto nie wie, kto jak nie chce szukać, to nie znajdziesz, nie? Albo coś w tym stylu, że po prostu co ja powiedziałam, to dostałam z powrotem, wiesz, po pysku, nie? Tak z tym uduchowionym. I ja mówię, kurczę, i to jest właśnie to. I to jest właśnie to, wiesz, co sobie robimy, że dużo rzeczy rozumiemy, ale jak używamy tej wiedzy, nie? No tak, I to jest znowuż do tego piękne. wracamy, do tej miłości, nie? Że o co nam tak w ogóle Tak. chodzi tu, nie? To jest piękne podsumowanie tego wszystkiego, o czym dzisiaj rozmawiałyśmy. Świetnie. I dziękuję Ci w ogóle, że to jakby podbiłaś ten temat na zakończenie. Ja będę się odnosiła do dwóch doświadczeń w moim życiu. I to są doświadczenia, które dla mnie są takim swoistym kompasem. I jedno z tych doświadczeń to jest doświadczenie, które wydarzyło się w 2020 roku, kiedy po bardzo, bardzo ciężkiej chorobie doświadczyłam uzdrowienia z tej choroby. Ja, szukając odpowiedzi, co to było podczas medytacji, to uzdrowienie, które nastąpiło, pierwsze słowo, które mi przyszło do głowy, to było spotkanie z Bogiem. I tak też wpisałam to w internet, chcąc zobaczyć, jak inni opisują swoje spotkania z Bogiem, bo to było coś niebywałego, gdzie w czasie medytacji nastąpiła całkowita zmiana mojego stanu zdrowia, ale to nie tylko chodziło o stan zdrowia, to chodziło o to, co się stało potem ze mną. Ponieważ później, w następstwie tego uzdrowienia, zadziało się kilka momentów, które dosyć długo trwały przez kolejne dni, momentów, gdzie mogłam spojrzeć na drugą osobę w absolutnie niezwykły sposób. Ja nigdy, nigdy nie zapomnę tego, jak był lipiec 2020 rok, ja siedziałam na tarasie i przyszła do mnie moja 3-letnia córeczka, i ona stanęła naprzeciwko mnie, a ja nie zobaczyłam w niej dziecka, tylko ja zobaczyłam w niej taką głębię, i nasze oczy, nasz wzrok, przelewała się przeze mnie tak gigantyczna fala niebywałej, nieziemskiej miłości, że w tym momencie wdzięczność, którą ja czułam, że ja w ogóle żyję, że ona jest takim cudem dla mnie. Obok niej był jej tata, mój były partner. Wiadomo, jakie możemy mieć odczucia do byłych partnerów. A ja nie widziałam w nim człowieka, do którego miałam pretensje czy żal, tylko ja patrzyłam na niego w sposób, który był przepełniony miłością i wdzięcznością. I ja widziałam w nim, jakby patrzyłam poza pewien pryzmat, który często my nakładamy na drugiego człowieka, stworzony z oczekiwań, emocji, pretensji, żali i całej reszty. I jakby to było poza. Ten moje patrzenie przenikało przez to. Ja widziałam czystą, czystą jakość ogromnej miłości. I w tych momentach nie istnieje coś takiego jak duchowość, rozwój osobisty, uzdrawianie przeszłości. W tych momentach my po prostu jesteśmy wdzięczni za życie i my tego życia doświadczamy. I to jest jeden mój kompas życiowy, do którego się zawsze odnoszę, kiedy mam wątpliwości, czy dana ścieżka i czy dany kierunek jest właściwy. A drugim kompasem w moim życiu są książki Władimira Megre. I ja się będę zawsze do tego odnosić. Nie ma dla mnie większej Biblii poruszania się po życiu duchowym i świecie energii niż te książki, w których, jeśli mam wątpliwości, to tam zawsze odnajduję odpowiedzi. I to mnie prowadzi.
I ta tak zwana duchowość, która jest taka obezwładniająca i pouczająca, i taka mówiąca: ja jestem guru, a ty jesteś nikim. Moje pytanie jest: po co my jesteśmy na tej ziemi w takim razie? Żeby być duchami? Czy żeby doświadczać ludzkiego życia? Jeżeli mamy doświadczać ludzkiego życia, to w jaki sposób my go doświadczamy, jeżeli my nawet nie zauważamy trawy, która wyrasta? Nie zauważamy pąków na drzewach. My wszystko mijamy w pośpiechu, w gonitwie. I tak jak powiedziałam wcześniej, budzimy się, a obok nas w pokoju, w sąsiednim pokoju jest 17-letnia córka, która właśnie mierzy się z dylematami nastoletnimi. Nawet nie pamiętamy, kiedy była w przedszkolu. Wszystko nam umknęło. A przedszkole pamiętamy tylko jako przymus odbierania, gonitwy, płaczu, histerii. Gdzie w tym jest nasze życie i nasze doświadczenie? I z tym chciałabym Was, kochani, zostawić i ogromnie, ogromnie podziękować, Edyto, Tobie za to, że tutaj pojawiłaś się podczas tej rozmowy, a zadając pytania, pytania, które być może dla wielu osób gdzieś kołatają się w głowie. A to dzisiejsze spotkanie jest pierwszym takim spotkaniem. I jeżeli czujecie, że to jest coś, co jest dla Was korzystne, coś, co Was wspiera, śmiało dajcie mi znać na następne spotkanie. Zaproszę kolejną osobę i będziemy mogli porozmawiać sobie na żywo podczas takiej audycji. Dzisiaj bardzo Wam dziękuję. Ciebie, Edyto, poproszę jeszcze tylko, żebyś została na naszym spotkaniu chwilę, żebyśmy jeszcze chwilę porozmawiały poza audycją.